każdy inny przeciwnik, który będzie tu przyjeżdżać, będzie podobnie grać jak dzisiaj, jak to, że będą się bać. Może to głupie określenie, ale naprawdę przy Łazienkowskiej, przy naszych kibicach stać nas na bardzo wiele. Tam jakoś lekko ciągnięty byłem, ale nie ma mowy o żadnym rzucie karnym. Dlatego szybko wstałem i byłem zaskoczony tym, że sędzia to odgwizdał, bo naprawdę nie chciałem wymusić karnego. Nie ma mowy o żadnym rzucie karnym, także tyle. A co do mojego zagrania krzyżakiem, to trzeba pójść na USG, bo dobrego kopa sobie zafundowałem w łydkę z tym krzyżakiem. Także no cóż, no wstyd jest, ale znaczy wstyd. Próbowałem swoich sił. Obiecuję, że za 2-3 mecze wyjdzie to w 100%. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że kibice będą mogli nas wspierać. Są naszym 12 zawodnikiem i bardzo na nich liczymy. Także mam nadzieję, że w tym razem UEFA czy dział dyscyplinarny przymknie oko na to, co się stało. Bardzo wierzymy w to, że przy następnym meczu będzie komplet publiczności, bo tak jak powiedziałem, kibice są naszym 12 zawodnikiem.